Witam was wszystkich serdecznie, tutaj wasza ukochana nauczycielka, która uwielbia wstawiać wszystkim pały i jest dzisiaj ze mną Werka Aferka. Siemaneczka. Która zostaje moją stażystką i nauczy się, jak wstawiać pały. Z tego co widziałam, gra Teacher Simulator, bardzo wam się spodobała, więc zagramy w nią znowu, bo zostawiliście 15 tysięcy łapek w górę i tak jak obiecałam, właśnie jest ze mną tutaj osoba towarzysząca. Werka Aferkę oczywiście też możecie subskrybować, bo ona też ma swój kanał. U mnie na kanale też będziemy nagrywać odcinek z tej gry, więc serdecznie zapraszam. Tak, będzie jakby wiecie, dalsza część. Dobra, więc słuchajcie, zaczynamy tutaj. Nie wiem co mamy, jakąś, nie wiem, klasę na początek wybrać. I o, super, to jest a dawaj tak do końca. Rozwalę. Dobrze. Ty jesteś moją stażystką, powinnaś tutaj, wiesz! No zobacz, jaki mały pympek wyszedł. Lubisz takie małe pympki? No. Mamy tutaj moją ulubioną uczennicę w rudych kiteczkach. I uwaga, aktor z filmu Gladiator to Tom Hanks. Co? Nie? Chyba nie. No, jesteś tak? Nie jestem. Ja też nie wiem. Dobra, nie robimy, że nie. O, dobrze. Ale w ogóle jakie ciężkie pytania teraz są. No. Aktor z filmu Rocky to Tom Hanks. Też nie. Kolega Harry'ego Pottera to... Voldemort. Nie, no dobra, rozumiem. Nie, no zaznaczaj, ale w ogóle widzę, że ona w tamtym odcinku była bardzo mądrą, a teraz... A ten był takim niełkiem. Mamy nową grę. Musimy monitorować tutaj hall. Ja rozumiem, o co tutaj chodzi. Bo to są czerwone rzeczy, to są chyba złe rzeczy, które on zrobił, a zielone to jest co dobre, jak oni się tłumaczą. Bardzo przepraszam panią, że rzucałem serpentynami po całym holu i rozbiłem okno, ale ja teraz jestem taki miły, proszę mi nie wysyłać do dyrektorki, proszę! Tego bym wysłała, bo jak rozwalił okno, no halo, no. Co to ma być? Powinien a ten? O nie, tego to... Oni się całowali? Chyba bili. Ale ja widziałam co innego. Pod naszym kątem było widać coś innego. Więc... Ja widziałam co innego, dokładnie tak. Okej, okay, no to... stun? Co? Muszę obejrzeć reklamę, żeby mu coś zrobić? No dobra, reklam nie będziemy oglądać, trudno, więc musimy go wypuścić. Ma chłopak farta, patrzcie jak się ucieszył. Ja się nie cieszę. Co za mały gnojek. Dobra, no i koniec już naszej pracy. Zarobiłam $89, dziękuję, do widzenia. Strój kucharza? Pana wielkiego wąsacza chyba. Ale też bym musiała reklamę obejrzeć, więc trudno. Pytanie o Polskę. Dobra. Co jest stolicą Polski? Dawaj Staszka. Czy jakie miasto? Staszka. Tego na początku, Staszek. To jest Staszek? Tak. Tak? Dobra. Staszek. Kraków? Nie. Pała! Pała! Ten też na pewno nie będzie wiedział. Katowice! Pała! W Katowicach jest IEM, a przynajmniej tak, był IEM. Stolica gamerów. Dobra, weźmy teraz tego. O, dziewczynkę tą z tyłu zostawimy na ostatnie. Warszawa! Gratulacje! 6! 1 mądry, no! Brawa! Narysuj coś takiego, wiecie, ala pagórki. Nie wygląda. Jest kałuża. Jest kałuża z słoneczkami. Pała! Pała! Kobieto pała! Dobra, dalej. Jaka zdziwiona. No zdziwiona, no. Narysuj wieżę Eiffla. Pięknie. Ale powtarzasz się, kolego, bo to już było w poprzednim odcinku, więc... Korygnąłem to samo. Nieładnie, nieładnie. Oj. To nie, to nie góra. O! Fajtują się! Fajtują się! Ale patrzcie, to ten... O Jezu, kujonek! Ale ten w czapeczce tu już się wcześniej bił, bo myśmy go wtedy złapali na holu. Do dyrektorki. To jest normalnie jakiś niedobry człowiek, bardzo niedobry. Trzeba go wyrzucić ze szkoły. Ja miałam takiego kolegę, wiecie, co wyrzucili z klasy, w ogóle ze szkoły wyrzucili, bo był taki był niegrzeczny. No, słabo było, było grubo naprawdę w gimnazjum. Ja się przyznaję, ja się też raz biłam. Naprawdę? Ale to było złe. Ale naprawdę? Ale ktoś cię wkurzył? No bardzo mnie zdenerwowali. Pomidory są warzywami. Według Unii Europejskiej już owocami, ale zaznaczymy, że warzywami. Myślisz? Ja bym zaznaczyła, że nie. Że mogliby wiedzieć, że to są owoce. No, znaczy Unia Europejska niby pomidory zatwierdziła jako owoce z tego. Aha, a to jest amerykańska pewnie gra, więc... Jako warzywa. Dobra, zaznaczmy. Ananas jest często jedzony na pizzy. Prawda? Tak! Ja bardzo lubię pizzę z ananasem! Łapki w górę! Wszystkie osoby, które uwielbiają pizzę z ananasem!
Ja tak pół na pół akurat. Pół na pół, a ja bardzo lubię, powiem wam, to jest jedna z moich ulubionych pizzerinek, więc ja dużo łapek w górę proszę zostawiać wszystkie osoby, które uwielbiają. Dobra, szukamy znowu tutaj czytujących koleżków. Ten kręcik... O, jest! Gdzie? Z tyłu zawsze ściągają, no. Standard, patrzcie, od tej najmądrzejszej ściąga, no. Wypad z sali, wypad! O, patrz! O. Jak tak przed nauczycielem prosto, wiecie, co ściągać? Trzeba umieć ściągać, jak chce się ściągać, ale... Ale się nie ściąga, jak nauczyciel tak patrzy. No tak, no, tylko jak na przykład wychodzi z sali, to wiadomo, że każdy wtedy ściąga, no nie? Co ta dziewczynka zrobiła złego? Męczyła inne dziecko i rozlała tusz, może nie wiem, może na to dziecko po prostu, bo wiecie, tak piórem, bo piórem jak się pisze, to tak można tak szepnąć i wtedy się oblewa. Tak? Nie pisałaś nigdy piórem w szkole? Ja pisałam. Znaczy, może pisałam w podstawówce, ale już nie pamiętam. A nie, ja pisałam bardzo długo w ogóle, bo długopisem strasznie brzydko was grałam. Ale ja zaplotłam koleżance warkoczyki, proszę mi wybaczyć. No i teraz, co byś zdecydowała się, czy wysłać ją do dyrektora, czy jednak let go? Ja bym ją puściła. Ja też, bo zaplotła warkoczyki, no nie? Co z tego, że męczyła inne dziecko, ale jest miłą koleżanką. Tam ci coś tak. Tak, to zaraz do niego dojdziemy. Więc jego złą rzeczą to jest to, że bawił się klejem. A co to jest złe? Ja wiem, wdychał klej. Wąchał klej! O nie! A dobre rzeczy, które zrobił, to to, że się zgłaszał na lekcji i... No i był na czas. Tak naprawdę, wiecie, klejem każdy się może bawić, może, nie wiem, chciał tyłek koleżanki do krzesła przykleić, czy coś takiego, więc to nie jest takie złe, jak był aktywny na lekcji, to myślę, że puścimy go. Ale ci wyglądają podejrzanie. Kobietę? Kobietę bił! Jestem najgorszą nauczycielką pod słońcem! Bałwanka zrobiliście. Chciałabym, żeby tak nauczyciel z tobą zrobił w szkole, że cię by potraktował gaśnicą? No, mnie nie, ale innych tak. A super! Gratulacje, Vera! Narysuj człowieka wybierającego jakby słuchawki do kupienia. W Empiku. W Empiku na przykład, właśnie. No i no, zgadza się, no nie? Wybiera i nawet promocja! No. Grażyny chyba sklep jest. 6! Za tą promocję daję ci 6! Gratulacje, ciesz się. O, no, jest co tam? Mądra? Narysuj... O, patrz, to ty! Narysuj kobietę jadącą samochodem. Ale to driving, że prowadzi? Bo tu ale tu prowadzi jakiś pan wąsacz. A ona jedzie z tyłu. No ale niby jedzie, nie? Ja bym dała. Dobra, też damy, masz. Źle! Jednak źle. Źle! A się cieszy, widzisz? A pała mogłaby być. Narysuj chłopaka grającego w gry wideo. To bardzo kreatywnie. Rączki ma trochę jak te obwarzanki. No nie, tak trochę. Kto tak ręce rysuje w ogóle? Co to ma być? Ale niech będzie, jest okej. Okay. Zobacz, ta jak narysowała, jakie gówno! Tamto tak ładnie. Ale no tu się zgadza, bo miała narysować rakietkę tenisową. A to jest rakietka tenisowa? No do ping-ponga to jest, nie tenis. Ale po angielsku to... Nie. Nie, to na pewno nie będzie to, nie? Nie, nie, nie. Dobra. O, dobrze, okej. Okay. A stażystka, tu widzę, się przydaje, ja bym źle zaznaczyła. Od razu nie, temu nie dajemy. Nie, ten nie zasłużył. Ale on dobrze zrobił, narysuj playera, no tego, koszyków. Ale on się za często, dobra, daj mu. Daj mu, niech mama się ucieszy, że jedną dobrą ocenę, no zobacz. W porównaniu do tej paletki to on też ładnie narysował, no nie? A może się mniej będzie bił. Ta paletka to była kółko i kreska i to wszystko i pomalowane. Narysuj piłkarza. Co? Zdobywającego gola. Jak najbardziej. On zdobywa gola tutaj? A nie, tutaj! No, piłka w złowi! Aż nawet ten bramkarz się dziwi, patrz, znak zapytania. Bramkarz ma znak zapytania. A to ta, której nienawidzisz, to jest ta, co się biła, co powiedziałeś, że ją zapewne. O nie, to pała! Patrz, widzisz, to ona! Dobrze, pała! Pała, o, a to moja ulubiona. Znowu drugi raz ten sam obrazek i też źle, ty głuptaku! Ale tobie zaliczę. Moją lubię! Grupa słoni to parada? Ja znam tylko taką paradę, wiecie! Nie, załóżmy, że to nie jest to. Dorosły człowiek ma 16 zębów. Nie, a więcej ma. Więcej, 32, bo 16 32, jest u góry, dokładnie, więc to też źle.
by musiał mieć tylko jeden zestaw, wiecie, zębów u góry. Nie mam pojęcia, ile w dzisiejszym odcinku wystawiłyśmy pał, ale na pewno bardzo dobrze się bawiłyśmy. I teraz wbijajcie koniecznie na filmik do Werki Aferki, bo razem z nią nagrywamy kolejną część właśnie tej samej gry, więc... Jeszcze będzie trochę pał do wstawiania. Jeszcze nie mogę doczekać. Nie możesz się doczekać. Oj tak. Zostawiajcie też koniecznie przynajmniej 15 tysięcy łapek w górę pod tym filmem, a myślę, że nagram niedługo jakąś podobną grę z takiej tematyki, wiecie, nauczycielki i tak dalej, bo jest ich trochę. Widziałam, jest trochę, serio.